Badanie, które ostatnio przeprowadzaliśmy, było całkiem ciekawym wyzwaniem tak z perspektywy naukowej i badawczej, ponieważ celem było sprawdzenie, czy i w jaki sposób zmieniały się treści pornograficzne na przestrzeni ostatnich 25-30 lat, czyli od lat 90. do dzisiaj. I tutaj ciężko jest znaleźć dobrą metodologię. Wydaje nam się, że znaleźliśmy coś najlepszego, co byliśmy w stanie wymyśleć. Czyli wybraliśmy filmy z takiego głównego nurtu, najbardziej popularnego pornografii, takiej mainstreamowej, poprzez wyselekcjonowanie najpopularniejszych aktorek w danych dekadach, czyli w latach 90., we wczesnych latach 2000 i w ostatnich kilku latach. Takich aktorek, które otrzymywały różne nagrody branży pornograficznej. A następnie wybraliśmy filmy z udziałem tych osób. Filmy, które były najbardziej popularne właśnie w tamtych latach oraz ostatnio. I przeszkoliliśmy 14 sędziów kompetentnych, 7 kobiet, 7 mężczyzn w sposobie oceniania tych treści w tych filmach. Tak, żeby to było możliwie obiektywne. Te osoby też nie znały celu badania. Po prostu dostały filmy w losowej kolejności, oceniały kilka filmów tygodniowo. I tutaj ciekawe wyniki wychodzą na takiej skali na przykład brutalnych zachowań w tych filmach. Otóż widać, że wiele z takich zachowań, które obecnie, czy nawet już od poprzedniej dekady, od wczesnych lat 2000 w filmach mainstreamowych, pornograficznych są spotykane na porządku dziennym, nie występowały na przykład w latach 90. Od lat 90. wzrosła na przykład częstotliwość takich sytuacji popychania partnerki seksualnej podczas seksu, czy dławienia, bądź na przykład agresji werbalnej, albo takie sytuacje, gdzie stosunek seksualny kończy się po prostu wytryskiem mężczyzny na twarz kobiety. I oboje, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, ocenili, że przyrost tego typu zachowań rzeczywiście nastąpił pomiędzy latami 90. a 2000. I dalej te zachowania w tych filmach się utrzymują z większą częstotliwością, niż miało to miejsce 20 lat temu. Jednocześnie, co ciekawe, jeśli podzieliliśmy te odpowiedzi w zależności od płci osoby oceniającej film, to widzimy również, że kobiety oceniają ten seks przedstawiany na tych filmach jako znacznie bardziej uprzedmiotawiający czy poniżający dla kobiet. Mężczyźni dostrzegają, że częstotliwość zachowań brutalnych się zwiększyła, natomiast nie widzą tego elementu poniżającego, uprzedmiotawiającego kobietę tak często, jak widzą to kobiety. Oczywiście powstaje pytanie, jak wygląda sprawa teraz w tych najnowszych nurtach branży pornograficznej, gdzie coraz częściej powstaje pornografia dedykowana dla kobiet. Kiedyś takiej pornografii nie było, więc nie byliśmy w stanie ocenić, jak ona się zmieniała w ciągu 30 lat. No, mam pewnie takie poczucie, że gdyby tą nową pornografię dedykowaną dla kobiet również oceniali mężczyźni i kobiety, to być może mężczyźni by mieli wrażenie, że mężczyzna jest tam w jakiś sposób uprzedmiotawiany, bo no, taka jest natura tych materiałów, że one po prostu są tworzone z myślą o konkretnych grupach, żeby wzbudzać jak największe pobudzenie seksualne albo wśród mężczyzn, albo wśród kobiet. I często to pobudzenie niestety coraz częściej wiąże się z tym, że ta przeciwna płeć jest traktowana bardzo instrumentalnie.